Zapraszam Cię na zupełnie nowy warsztat w mojej ofercie, na personalne DNA zmiany w ruchu. Jest to warsztat, który łączy interdyscyplinarnie wszystkie formy pracy z ciałem i z podświadomością. Będziemy zajmować się oddechem, powięzią, zablokowanymi traumami w ciele. Zaprosiłam do tego warsztatu specjalistów, z którymi współpracuję i jestem z nimi w kontakcie od dłuższego czasu i uważam, że to oni najlepiej przeprowadzą Cię przez te dyscypliny, którymi się zajmują. Nazywam się Marta Gierczyńska i zajmuję się masażem Lomi Lomi Nui i świadomą pracą z ciałem. Z tą techniką związana jest inna praktyka, o której mówimy, że jest to automasaż. I właśnie ten automasaż chciałam Wam pokazać. Hej, z tej strony Kamil Andrzej Mróz, psycholog i trener rozmowy. Witajcie kochani, nazywam się Monika Garboś. Bardzo mi miło, że już niedługo w marcu spotkamy się na warsztatach, na których będę mogła pokazać Wam niczym nieograniczony, naturalny, pierwotny ruch człowieka. Witam Cię serdecznie, nazywam się Aneta Klamka. Jestem nauczycielem jogi, mam wielką przyjemność prowadzić u Izy Kop swoje warsztaty. W moim życiu od zawsze obecny był ruch. Od 5 roku życia tańczyłam, pływałam, biegałam wyczynowo, ruszałam się intensywnie i dzisiaj wiem, że inaczej pracować ze sobą się nie da. Tak pracuję też z moimi klientami. Zachęcam ich do tego, żeby to, co zmieniają na moich warsztatach w podświadomości, to, co chcą uwolnić z zablokowanych miejsc w swoim ciele, poruszyli później też ruchem. Jestem trenerem CrossFit Level 1, ale specjalizuję się w pracy z własnym ciężarem. Pomagam ludziom powrócić do naturalnej, pierwotnej ruchomości. Uwielbiam trening w typie mobility, czyli poprawa mobilności, poprawa ruchomości, elastyczności całego ciała. I specjalizuję się w treningu z własnym ciężarem, z masą tylko własnego ciała, czyli w kalistenice. I mam nadzieję, że również elementy tego treningu będę mogła pokazać Wam na warsztatach. Przede wszystkim chciałabym jednak, żebyście zobaczyli, że ruch, trening to jest wspaniała zabawa, żebyście poczuli się tak jak dzieci, które po prostu ruchem się bawią. Bardzo się cieszę, że już niedługo się zobaczymy. Buziaki! Od ponad 6 lat prowadzę i udoskonalam swoje autorskie warsztaty, w których łączę praktyczne narzędzia nowoczesnej psychologii z pracą z ciałem, z ruchem i spontanicznym tańcem. W tym krótkim nagraniu chciałbym przedstawić Ci 5 powodów, dla których warto praktykować ruch spontaniczny. Pierwsze. Ruch i praca z ciałem to najlepsza droga do podświadomości, jaką udało mi się znaleźć. 2. Gdy już łapiesz kontakt ze swoją podświadomością, ona zaczyna wysyłać Ci sygnały, które potrafią być dość niezrozumiałe i abstrakcyjne, tak samo jak w naszych snach. Teraz, gdy przepuszczamy te sygnały przez nasze ciało, nadajemy im formę, kształt, kierunek, one zamieniają się w konkretne wskazówki do naszego życia. 3. Do ruchu można podejść bardzo pragmatycznie, to znaczy z konkretnym pytaniem. I widziałem to setki razy. Jeżeli tańczysz z konkretnym pytaniem, kończysz z albo poszerzoną perspektywą, albo wskazówką, albo wręcz odpowiedzią na to, z czym tańczyłeś. 4. Bardzo często jest tak, że nosimy w sobie energię i emocje, na które nie ma przestrzeni do wyrażenia ich w naszej codzienności. To powoduje napięcie przykip psychiczne. Taniec i ruch w otwartej, wspierającej przestrzeni stanowi najlepsze miejsce do tego, żeby wyrażać te emocje i energię, a wszystko, co zostaje wyrażone i zatańczone, staje się jaśniejsze i bardziej zrozumiałe. 5. Ruch i taniec jest dla mnie praktyką optymalnego stanu bycia. Co przez to rozumiem? Optymalny stan bycia to dla mnie takie połączenie, stan pomiędzy zaangażowaniem i rozluźnieniem. Tak jak przy medytacji. Między skupieniem a totalnym rozluźnieniem. W tańcu uczymy się otwartości na to, co się wydarza, na muzykę, na ludzi. Łączymy się ze swoją siłą, ekspresją, spontanicznością, kreatywnością, radością, która naturalnie się pojawia, gdy poruszamy swoim ciałem. I zauważyłem, że im częściej udaje nam się być w tym na parkiecie, tym częściej ten stan przepływa do naszego życia, do naszej codzienności. Oczywiście to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Ta praktyka jest nieskończenie bogata i z wielką chęcią odpowiem na wszystkie Twoje pytania już w marcu. Dzięki i do zatańczenia.
Od lat pracuję z ciałem, najpierw swoim. Trafiłam na studia wychowania fizycznego. Przez lata pracowałam jako nauczyciel wychowania fizycznego, ale przy okazji też trafiałam na różne kursy instruktorskie, na początku fitnessu, później zdrowego kręgosłupa. Wprowadzam formę jogi, w której skupiam się na uważności, skupiam się na oddechu, skupiam się jeszcze więcej na relaksie i uwalnianiu świadomie tych napięć. To nie są tylko ćwiczenia fizyczne, na które przychodzisz i wychodzisz po niej albo zmęczona, albo wypoczęta. Staram się prowadzić te zajęcia tak, aby twoje ciało, cała psychika wypoczywała, tak żebyś mógł poczuć, że nawiązujesz kontakt ze swoim ciałem.